Siemanko mordeczki, witam was w kolejnym odcinku Zagrajmy w RDR 2. Nadeszły zmiany, na razie nie łapię żadnego araba. Zostawię to po prostu na epilog. Reckon it's about the same in the end. Maybe. Anyway, it was fun. Sure. Powiem wam, uznałem, że lepiej będzie po prostu zostawić to na epilog, bo teraz po prostu nie będę tak często używał takich koni, a jak już będzie epilog, wtedy się tym zajmę. Ten odcinek będzie trochę bardziej filerowy. Odpocznę od głównych misji, ale i tak zrobię napad na Diligence z Billem. Prepping for a robbery. I've had a good run of luck recently. Okay. Robbed a house up in Roanoke Ridge. Robbed a couple of drunken soldiers out near the swamps. And what are you about to do? A stage. Well, good luck. Well, do you want to come with me? Now, I was gonna ask Sean, but he's too much of a hothead. What's the opportunity? A bank stage. And without much security, the smeller was telling me about it. Na pewno bankowy diligence będzie słabo ostrzelony. Tak, na pewno. Now, there'll be a couple guys, but nothing too serious. And lots of money. Easy money. Well, that's always the dream of every thief. Easy money. Well, like I was saying, my luck is in now, Arthur. Well, then, why not? Who you taking? I think we need a girl. See, I got a plan in mind. Well, in that case, tell it. You free? We got some work. No dobra, bierzemy Tilly w takim razie. Sure. What kind of work? Stagecoach. Sounds good. Let's do it. Yeah. Jedziemy, mordeczki, jedziemy. Information sound, Bill. After that mess with the Cornwall stage, I want to make sure we're not riding into another. Oh, właśnie, właśnie. Yes, I'm certain. So what's the plan? I was thinking a little womanly distraction. I figured that much. But what's the story? Route, number of guards, you know, important details? Just do exactly what I say and you'll be fine, all right? How about we do exactly what Tilly says? I'd feel a lot safer. Because I've done all the groundwork on this. Next time she brings in a lead of her own, we'll all bow down, I promise. I'll remember you said that. You follow orders, stay alive. That's what they used to tell me in the army. That kicked you out of the army. No właśnie, jego wywalili z boja. I beg to differ, Marion. Have you been going through my things? You shouldn't have left it out. Can you believe this, Morgan? I don't trust her any more than I trust that Karen. I never have running with them foreman boys all them years. She could turn on us any minute. Just shut your mouth or I'll shut it for you. You have no damn clue. All right, just take it easy, you two. No bo Bill tak naprawdę ma chyba na imię Marion. Let's cut up through the creek. A Bill to chyba jest po prostu jego ksywa od nazwiska, bo Williamson się nazywa przecież. Czyli syn Williama. No to sami rozumiecie. You know, this was the spot we first picked out for camp. A dry riverbed? Yep. Who the hell suggested that? Micah, I believe. Well, that don't surprise me. Okej, okay, mamy granicę Stanów. A ja w Nowym Hanowerze mam na głowie niestety łowców nagród po ostatniej akcji.
Chociaż momento. O właśnie, o to biega. Bo jeszcze miałem akurat kapelusz założony. Okay. Here we are. Whoa. All right. So the stage should be coming from over there. What you want me to do? Just act dumb and silly and get the thing stopped. You know, like you do. And what you mean by that? Come on, don't get all precious and stuck up on me now. I don't like your manners, Mr. Williamson. In fact, I think you're an obnoxious idiot. What'd you say to me? I didn't say enough to you, you useless half man. Half man? Half man, what does that even mean? You two stop arguing. He started. No, na pewno sugeruje, że Williamson ma małego konara. Coś mi się tak akurat zdaje. No właśnie, niech on zgrywa w takim razie słodką idiotkę. Ale widzicie, wiedziałem, że będzie maksymalna obstawa. No i po kapeluszu, kurwa. Nie, kurwa, dostałem. Co gorsza, koń dostał. Dobra, a woźnica leży. Drugi woźnica odstrzelony. Dobra, teraz jeszcze się zająć obstawą. Cholera, nie zatrzymują się. Ja pierdzielę, szybko, kurwa, bo zlecą zaraz. Fuck no! No zatrzymaj się, kurwa! Ale też się te konie wystraszyły. Dziwnego, cholera. Taka kanonada. Dobra, dobra, ale na razie... A, to tutaj nie ma. Moment, bo tak naprawdę nie chcę akurat... Nie chcę zabić tych koni. Tak, chciałbym mnie po prostu kurwa uwolnić. Wszystkie. Nie kurwa, na razie nie wiem... Nie ma takiej opcji kurwa. Nie wysadzam, ni hu hu. Nie zamorduję czterech koni. A już, ruszać się. Dobra, kurde. Tamte się spłoszyły, dobra. Może jednego z nich po prostu wezmę sobie. Dobra, nie ma czasu, kurwa, bo jeszcze skrejluję. No, tylko że pięknie. Ja teraz akurat... Dobra, 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 spokojnie, spokojnie.
belgijski. Zwrotność ciężka. Wezmę go sobie. Będzie oczywiście na tymczasowego. A może po prostu sprzedam. Let's split up, get the hell out of here. Okay, but you owe me my cut. Don't think I'll forget. I know, go on. I'll see you back in camp. Dobra. Yeah. Zrobiony napad. Teraz przydałoby się po prostu zerwać i pojadę po prostu tutaj do stajni, tak. Chociaż kurde wygląda, że jest kradziony. Ktoś tam strzela. You there. Would you be interested in some friendly competition? Ależ oczywiście. From Mexico to challenge a real American gunslinger. You him? Ależ oczywiście. Real gunslinger? Let's find out. Okay, man. That's what I like to hear. Look, man, rules are simple, okay? Whoever shoots more of these bottles... Hey, you'll need to get a little closer. The range needs to be clear before we begin, amigo. Well, should we get this going or what? Tak. Hey, man, you shoot too soon! Best off now. I have my eye out for you. Maybe we'll run into each other again. Mam nadzieję, że kiedyś się z nim spotkam. Kurde, tamten koń chyba zwiał. A trudno. Tutaj mamy jeszcze La Maikaha misję, ale wcześniej udam się jeszcze, uwaga, do Sheamusa, bo potrzebuję akurat paru, potrzebuję tam paru akurat broszur. Oczywiście wiadomo, że ja ty dużo ryzykuję. O, proszę, mamy tego konia. Czyli można jednak akurat pojechać, dobra. To nie ryzykujmy. Sheamus może poczekać. Trzeba się udać do stajni. Okej, mam pierwszy poziom więzi. Trzeba teraz trochę wyhamować. A
ale na pewno nie mogę tutaj nocować. No bo nagroda za łeb jest i na tyle wysoka, że już mnie ścigają łowcy nagród, także teraz sobie odpuszczam. Później pewnie spłacę to, a później śmignę oczywiście do Sheamusa po broszury. Albo kupię po prostu u innego pasera te broszurki. Póki co jadę akurat do stajni, już na terenach Le Moyne, więc tam jest czysto, przynajmniej na razie. Tam nie mam nagrody za głowę. A to tam obozuje. Czyżby to odryskole? Chyba tak. Ta. Podpaliłem obóz. Chciałem ich jeszcze okraść, dobrze. Jara się. Sprawdźmy, co tam mają. Oto skrzynka na amunicję. O kurwa, kozłek lekarski. Ja akurat kozłka nie lubię, przynajmniej smaku kozłka, no bo to waleriana przecież, ale mój kocur uwielbia. Apteczka pusta. Okej, jeden nóż rzutka akurat jednym nie trafiłem, więc to zrozumiałe. Dobra, jedziemy w takim razie. Jedziemy do stajni. Zobaczymy, czy
czy się da sprzedać tego konia. No albo zalegalizować, bo szczerze mówiąc to nawet na tym bardziej by mi zależało. Okej. I tu jest mój główny koń, czyli Sophie. Come on, girl. Yeah. Okej. Nie ma sensu teraz wracać do na Heartlandy. Do Heartlandów. Za chwileczkę jedziemy. A gdzie jedziemy? No, w jedyne miejsce, gdzie mam misję. Chociaż... jeszcze w Strawberry mam list gończy, ale tym mi się nie chcę teraz zajmować, także trzymajcie się, wielkie pozdro, elo, do zobaczenia w kolejnym odcinku, gdzie zrobię misję razem z tym dzbanem Belem, elo.